No, my Polacy, adwentyści, to potrafimy siedzieć, prawda? O. Moja mama do mnie dzwoni, muszę powiedzieć, że nie mogę rozmawiać. Sorry, mama, zadzwonię, jak będę mógł. Mama myśli, że już skończyłem, ale to jeszcze raz. Słucham? No. No właśnie, patrzę, czy żyję jeszcze. Drugi raz? No nie mogę, przepraszam. Odpowiem, jak będę mógł. Dobra, zaczynamy ostatnią. No postaram się nie zrobić tego długo, jesteście święci, najwytrwalsi. No fajnie, no ale chcecie iść do domu? Dobrze, zaraz pójdziemy do domu. No więc, no jeszcze raz, no nie mogę. Mój zegarek odbiera telefony, a no nie mogę odebrać teraz. No więc dobrze, przeszliśmy przez historię łaski Bożej. Widzicie, jakie to jest, postaram się to przedstawić jak najłatwiej, ale to jest skomplikowana historia. Historia od samego początku, gdzie Pan Bóg miał plan zbawienia od samego początku. I ten plan zbawienia był oparty na łasce Bożej, nie na ludzkim posłuszeństwie. To była Jego łaska, ale ludzkie posłuszeństwo ma jakiś cel. Ma jakąś rolę do grania w tym wszystkim. No i porozmawiamy sobie dzisiaj na ten temat, teraz po południu. No więc chrześcijaństwo biblijne uczyło, że my nasze posłuszeństwo nie daje zbawienia. Że to nam nie daje zbawienia. To zero. Okay? Potem filozofia grecka przyszła i mówi, o nie, nie jesteście tacy źli, możecie sobie dać radę, w porządku, no i chrześcijaństwo odrzuca krzyż Chrystusa, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu pod wpływem filozofii chrześcijańskiej. No i Kościół katolicki, który się wtedy tworzył, miał problem i połączył filozofię, połączył chrześcijaństwo i mamy synkretystyczny obraz religii katolickiej do dzisiejszego dnia. Bo jest to połączenie czysto pogańskiego podejścia do zrozumienia życia i biblijnego podejścia. To w wielu punktach, gdybyśmy tak poszli przez katolicką wiarę i zobaczylibyśmy to, że to jest tak niesamowity wpływ greckiej filozofii, że głowa boli. I od tego właśnie było, dlatego potrzebowaliśmy reformację, żeby reformacja nam pokazała, że musi być powrót do Biblii. Kiedy my naprawdę nie możemy naszym posłuszeństwem zbawić się, że nie możemy pomóc Bogu, żeby nas zbawił, bo Jego ofiara jest doskonała. Jego ofiara jest doskonała. Jeżeli ofiara jest doskonała, no to co my mamy do dodania? Co my mamy do dodania? No a może jednak coś mamy do dodania. Pomódlmy się. Panie Boże, który mieszkasz w niebie, jeszcze raz przychodzimy do Ciebie. W czasie tego ostatniego przemówienia, kiedy będziemy się zastanawiać przez jakiś czas, przez chwilę, co my mamy do zrobienia w tym zbawieniu? Ty nam dałeś zbawienie z darmo, z łaski. Co my mamy do zrobienia? Jaka jest nasza rola? Prosimy, abyś dał mądrość, otworzył nasze oczy i nasze serca na to, co dzisiaj Ty chcesz nam przekazać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mam do Was pytanie. Okay? Pytanie, ale to nie będziemy robić tego pytania w grupach tym razem, ale mam pytanie. Dobra? Pytanie jest takie. Posłuchajcie uważnie. Jaką różnicę wniosłoby to w Twoje życie, gdybyś się nagle dzisiaj dowiedział w tym momencie, że zbawienie opiera się wyłącznie na Twoim zachowaniu? Pogadajcie może chwilę, pogadajcie o tym, dobra, pogadajcie o tym. Widzę trochę nieszczęśliwych min. Ale dlaczego? No powiedzcie mi, dlaczego? No co w tym złego? No? No ale no, jeżeli nasze zbawienie, jeżeli mamy wpływ na nasze zbawienie naszymi uczynkami, no to jest nic złego w tym, prawda? Nie? Nie? Po tym spotkaniu chyba będziecie mieli headache. Ciocia tu mówi klapa. Dlaczego klapa, ciociu? Dobra, użyjemy słowo cioci klapa.
No, no, ona ma rację, to jest, ciocia to jest mądra kobieta. Dlaczego klapa? No bo nie jesteśmy zdolni o własnym. Ciociu, gdzie jest mikrofon? Jest tu, mogę poprosić mikrofon? Ten, nie wiem. Ciociu, powiedz to, proszę. Bo nie jesteśmy zdolni o własnych czynach uzyskać zbawienie. Amen. 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 Ciociu, dziękuję. Nie jesteśmy zdolni o własnych czynach. Gdyby to była prawda, no to ja bym się chyba dzisiaj zabił. No nie wiem, co by mi zostało? Ja wiem, kim ja jestem przed Bogiem. To o to chodzi. Wy wiecie, kim jesteście przed Bogiem i doskonale wiecie, że zachowanie często jest takie i no i dzisiaj jestem dobry, jutro mogę coś się stać, jutro mogę coś powiedzieć, jutro się zdenerwuję. No, wczoraj wylądowałem w Melbourne, a w ogóle to wam powiem jedną rzecz, ja się bardzo rzadko denerwuję. Naprawdę, to jest jakaś tak, Pan Bóg dał mi jakąś taką, ja nie wpadam w wściekłość, ja po prostu jestem może flegmatyczny trochę, nie wiem, jestem sangwinikiem, flegmatykiem, po prostu nie denerwuję się. Jak ja się zdenerwuję, to jest święto. No, ja się nigdy nie denerwuję. Nie jest to w mojej naturze, żeby się denerwować. To naprawdę jest to olbrzymia rzadkość. No, może na moją córkę, to uczciwie powiem, na moją starszą córkę, z którą się spieramy, zdenerwowałem się tak naprawdę może dwa razy w życiu, tak naprawdę. Dwa razy przez 24 lata jej życia w naszym domu. No po prostu tak jest. Ale czasem to mnie poniesie. Znacie takie momenty? Wczoraj mnie poniosło. Wylądowałem w Melbourne, otworzyłem swój telefon, przyszła e-mail od kogoś i mi krew poszła w górę. Tak się zdenerwowałem, bo to pracuję nad projektem, pewnym projektem już dwa lata, i poustawiałem sobie wszystkie ducks in a row, jak to się mówi. Wszystko już porobione, już ma być końcowo, już mamy iść do przodu, mamy już to zrobić. I nagle to wszystko upadło w gruzy, bo jedna osoba mi napisała, przepraszam, ale to nie będę, blam, blam, to tam, to dam to. Poniosło mnie wczoraj. Zdenerwowałem się tak, jak rzadko kiedy. Dostałem bólu głowy. Jadę do Zbyszka, ja mu tego nie powiedziałem, o tym, że to się stało. Jadę do niego. I mnie nosi, literalnie mnie nosi. Ja sobie myślę tak, za chwilę, no tak, jadę do polskiego kościoła, na polski zjazd, będę mówił o łasce Bożej, o zbawieniu, a tu mnie nosi. Jestem zły jak osa. Diabeł mi, nie wiem, może. Ale i całą drogę do Zbyszka potem myślę sobie, okej, Panie Boże, pomóż mi jakoś wylądować gdzieś tam, bo to naprawdę jest, pomóż mi się uspokoić, pomóż, no i jestem człowiekiem. Mówimy złe rzeczy, zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy doskonali, że tu i ówdzie powie się złe słowo, tutaj się upadnie, tam się podniesie człowiek, tam Pan Bóg pomoże jakoś podnieść, tam inni pomogą, tam powiemy jakąś plotkę, tam coś zrobimy i potem zastanawiamy, jak ja to zrobiłem, dlaczego ja to zrobiłem. Gdyby to było zbawienie, nikt z nas by nie miał szans. Klapa. Totalna klapa. Okej, drugie pytanie, dobra? Drugie pytanie. No może to jest lepsze niż kino w sobotę wieczorem, co? Drugie pytanie. Nie zawsze mi chce działać ten. Nie trzecie. Wracaj. Drugie. Okej. Jaką różnicę wniosłoby w twoje życie, to jest bardzo ważne pytanie, uważajcie teraz. Jaką różnicę wniosłoby w twoje życie, gdybyś się nagle dowiedział albo dowiedziała, że Bóg zbawi każdego, niezależnie od jego zachowania. Że każdy będzie zbawiony. Pewnie. Ale czy to nie jest cudowne? No to jest super. No to nie jest moje zachowanie, to nie jest, co ja robię. To Pan Bóg zbawia każdego.
No to nie. Nawet jak nie chcesz być zbawiony, to będziesz zbawiony. Każdy, kto kiedykolwiek żył na ziemi, będzie zbawiony. Niektórzy ludzie tak uczą. Jeżeli byś się nagle dowiedział, że to jest biblijna nauka, że każdy będzie zbawiony, co by się stało w twoim życiu? Tak. No momencik. Pogadamy o tym za chwilę. Ale czy wasze, powiedzcie mi, pomyślcie sobie tak. Dobra, ja chcę was wyciągnąć na pewną dyskusję. Tutaj, na pewny punkt. Jeżeli moje zachowanie w ogóle nie ma znaczenia, no to po co ja tą sobotę zachowuję? Po co ja staram się być dobry? Po co? Zmieniłoby się coś w waszym życiu, gdybyście wiedzieli, że każdy jest zbawiony bez żadnego znaczenia? Czy będziecie zbawieni, ten, co tam narozrabiał, zabił kogoś, będzie zbawiony, Hitler będzie zbawiony, Stalin będzie zbawiony. Czy coś by to zmieniło w waszym życiu? Hulaj duszo. Ciociu, hulaj, ty masz same mądre myśli. Klapa, hulaj duszo, super. Ale ciocia bardzo mądrze powiedziała. Hulaj duszo. Wiecie co? Ciocia, ja ciebie powinienem brać z moimi wykładami, jak jeżdżę. Ciocia mnie zna od dziecka. Ja pamiętam, jak ciocia w Radomiu jeszcze, jak mnie nosiła na rękach, kiedy ja miałem może 5 albo 4 lata. Także ja ciocię znam prawie 60 lat, ciociu. No więc... Padła dobra myśl od ciebie. Bardzo dobra myśl od ciebie, Andrzej. Co by nam to powiedziało o charakterze Boga? Co by tam powiedziało o charakterze Boga, kiedy zło nie jest ukarane, prawdziwe zło nie jest ukarane, rozmaite zło. No, może. Też prawda, ale zło w świecie istnieje. Zło w świecie istnieje. Albo tak, zobaczymy. To się zorientujemy w tym. Ale kwestia jest taka, jeżeli Pan Bóg by zbawił każdego, to jaka jest motywacja nasza na dobre życie? Hulaj duszo, ciocia powiedziała, bardzo mądrze. Okay. Trzecie pytanie. Numer 3. Jaką różnicę wniosłoby w twoje życie, gdybyś się nagle dowiedział albo dowiedziała, że Bóg Nowego Testamentu istnieje, że jest w niebie, ale nie ma nieba, a więc życie na tej ziemi jest wszystkim, co istnieje? To znaczy, pytanie jest takie, czy gdyby nie było nieba, gdyby nie było nagrody nieba dla nas, okay, ale że wiecie, że Bóg istnieje, Bóg jest dobry, istnieje, Nowy Testament Bóg, to znaczy, że miłosierny Bóg, dobrotliwy, kochający, ale tego nieba nie będzie, umrzecie i się wszystko kończy. Czy zmieniłoby to coś w waszym życiu? To są bardzo ważne pytania. Trzecie pytanie właśnie nam daje wejście w tą łaskę Bożą. Okay? Jest bardzo, należy, musimy właśnie, dotyczy się tej łaski Bożej. Okay? Więc żeby to wyjaśnić, te pytania teraz, żeby przejść do następnego, są dwa rodzaje posłuszeństwa. Jedno posłuszeństwo możemy nazwać posłuszeństwem zewnętrznym, okay? Posłuszeństwo zewnętrzne albo posłuszeństwo wewnętrzne. Posłuszeństwo zewnętrzne, to się po angielsku można powiedzieć extrinsic, albo posłuszeństwo wewnętrzne, posłuszeństwo, które jest intrinsic, wewnętrzne posłuszeństwo. Pytanie jest takie, które jest lepsze? Które jest lepsze? Wewnętrzne jest lepsze, tak? Dlaczego? Okay. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma, wewnętrzne i zewnętrzne? Okej,
Okej, okay. Posłuszeństwo wewnętrzne wybrało charakter. Posłuszeństwo zewnętrzne? Co złego jest w posłuszeństwie zewnętrznym? Na pokaz. Na pokaz, dokładnie. Klapa i potem mamy hulajdusza, teraz na pokaz, super. Na pokaz. Na pokaz, no właśnie, dokładnie. Pamiętam, gdy pracowałem jako misjonarz na Fidżi, uczyłem tam w szkole na Fulton College przez 4 lata. Studenci musieli pracować na, to się nazywa workline, musieli pracować, żeby zarobić na swoje życie. Jedną z rzeczy, którą studenci robili, to kosili trawę. I oni mieli tak, oni nie kosili trawy kosiarkami, tak jak to my, ale mieli taką whippersnipę, to jest ta z tymi wężykami, i ona miała takie długie, czasem widać, jak ludzie to robią na przydrogach, taką długie rączki takie i tym whippersnipę tak idzie i kosi tą trawę, tak na boisku gdzieś tam, tak? Okej. Okay. To moje biuro było, akurat okno miałem z mojego biura, które szło na taką właśnie trawę. I tam był student, który miał pracować na workline, miał pracować, żeby zarobić na swoje życie na tym. No i przyszedł z tą kosiarką, z tą whippersnippę i zaczyna kosić. No i po chwili mu się to znudziło trochę, no tak spuścił ją na dół, podsiadł pod drzewo, jeszcze wtedy telefonów nie było, więc nie mógł sobie oglądać telefonu, siadł pod drzewo i tak sobie trochę przysypiał. Ja to patrzę na to wszystko. Za chwilę z budynku obok wychodzi dyrektor szkoły, i patrzy na studentów, jak oni pracują. No i zobaczył tego studenta, który tam siedzi pod tym drzewem, a ja na to patrzę. I on mówi, woła, to było jakieś może 50 metrów. Ej, you work, pracuj, ty tam pracuj. Ty to... A student podniósł się i już pracuje i kosi. No i pryncypał, ten dyrektor popatrzył trochę, stoi, no to przecież on ma robotę, musi iść do pokoju, musi pracować. No to jakieś 5 minut wyszedł i wrócił sobie do pokoju. I mój student, który jest tak robi i tak powoli zwalnia. Zwolnił, siadł pod drzewem. Za 15 minut wychodzi dyrektor szkoły. Rozgląda się po studentach. Ej, ty tam, ty nie pracujesz, ty taki owaki, ty nie pracujesz. Ja to słyszę wszystko z biura. Ty taki ojeba. Słuchaj, się zebrał, pracuje. Dyrektor się pokręcił, tu gdzie pokręcił się, tu popatrzył na studentów, tam na jeszcze innego zawołał gdzieś tam. Dobra, pracują wszyscy. Poszedł do biura. Powtórzyło się to 3 razy. 3 albo 4 razy. Ja to wszystko widziałem. Ten student nie wiedział, że ja to widzę z okna. Okej. Okay. Powiedzcie mi. Czy było to posłuszeństwo zewnętrzne, czy wewnętrzne? Okej. Okay. Dlaczego było to zewnętrzne posłuszeństwo? Pracował, jak go ktoś widział. Był posłuszny, jak go ktoś widział. Dlaczego był posłuszny, jak go ktoś widział? Bo pracował na nagrodę. I to była jedyna motywacja. Byli inni studenci, których ja też obserwowałem, którzy pracowali przez 3 godziny, które musieli pracować w ciągu dnia, zrobili swoją pracę, nikt nie musiał patrzeć nad nimi, nikt nie musiał krzyczeć nad nich, zrobili swoją pracę, skończyli pracę, zgasili kosiarkę, poszli, odstawili. Wewnętrzne czy zewnętrzne? Nikt nie patrzał, a oni pracowali. Nikt nie patrzył. Dyrektor, bo oni czasem pracowali gdzieś za budynkami daleko i dobrze pracowali. Nikt nie widział, nikt nie patrzał. Oni pracowali dobrze. Zewnętrzne czy wewnętrzne? Wewnętrzne. Oni robili, tak, oni zarabiali pieniądze, oczywiście, że tak. Ale oni pracowali w inny sposób niż ludzie, którzy pracowali jak mój student przed oknem, który tylko pracował, gdy go widzieli. Tamci pracowali, gdy nikt ich nie widział. Wielka różnica, okay? Wielka różnica pomiędzy tymi dwoma zachowaniami. Więc to zachowanie, jestem posłuszny, aby otrzymać nagrodę. To jest posłuszeństwo zewnętrzne. Jestem posłuszny, aby otrzymać nagrodę. Posłuszeństwo wewnętrzne,
Jestem posłuszny, ponieważ tak należy postępować. Ponieważ jest to dobra droga, którą ja wybrałem, którą ja będę szedł, ponieważ ja wiem, że to jest dobre, ja będę posłuszny tak czy siak. Kiedy trzech młodzieńców znalazło się w piecu, było to posłuszeństwo zewnętrzne czy wewnętrzne? Co oni powiedzieli królowi? Królu, czy wyrwie, czy nie wyrwie, czy Bóg będzie patrzał, czy nie, czy uratuje, czy nie, my tego nie zrobimy. To było posłuszeństwo wewnętrzne. Czy będzie nagroda, czy nie? Posłuszeństwo wewnętrzne. Wielka różnica, jeżeli chodzi o zachowanie przykazań. Olbrzymia różnica. Dramatyczna wręcz różnica. Mam tutaj książkę, która jest moją najulubieńszą książką. Oprócz Biblii. Jest cała pomazana, popisana, pomalowana. Już się rozpada, widzicie, bo już mam ją ponad 30 lat. Już teraz bardzo uważnie ją wożę ze sobą w specjalnym opakowaniu, żeby mi się to już bardziej nie rozpadło. Gdy byłem młodzieńcem, młodym chłopakiem w Warszawie, pamiętam, że mieliśmy konkursy na temat znajomości tej książki. Pamiętacie to? Okej. Były takie konkursy zjazdy, były na zjazdach, były trzy grupy, cztery grupy, które wygrały i one walczyły ze sobą. Kto zna książkę Drogę do Chrystusa najlepiej? Ja pamiętam, jak na takim zjeździe, znaczy jak pamiętam, było, miało to być zorganizowane, to było jeszcze w latach 70. chyba pod koniec lat, początek, lata 70., początek 80. I jak ja bardzo chciałem być w warszawskiej grupie, która by była trzech wybrańców, którzy znają księgę najlepiej. No, najlepiej to chyba znała Ela Schulz i Hania Schulz. One były nie do przebicia, jeżeli chodzi o znajomość drogi do Chrystusa. Ale ja chciałem być bardzo w tej grupie, która by była na tym zjeździe. Bylibyśmy z przodu, cztery drużyny, walczymy, kto wygra o znajomość drogi do Chrystusa. Ja tą książkę przeczytałem chyba 10 razy po polsku. Popodpisywałem, próbowałem spamiętać, próbowałem jak się nauczyć tamtych, gdzie to jest napisane, jak to jest, co Ellen White robi, co to mówi, co tam tego. Znałem tą książkę na wylot, ale nie znałem tego, co ta książka mówi. Dopiero wiele lat później, kiedy zacząłem zrobić studia teologiczne i potem już studia doktoranckie teologiczne, dopiero wtedy zrozumiałem, że to jest niesamowity skarb. To jest teologia chrześcijańska. Napisała ją kobieta, która miała ile? 4-5 klas podstawowego wykształcenia? To jest teologia chrześcijańska. Tutaj tak stoi na ostrzu noża, jest tak wyważona, ani nie wpadnie w tą stronę, ani nie wpadnie w tą stronę. Jest to wręcz niesamowite. Nawet rozdziały, które tu są, jeden po drugim, są jak czysty biblijny protestantyzm. Dosłownie jest to niesamowite. Książka zaczyna się, i właśnie z tym chciałem skończyć dzisiaj z wami, przejściem, takim krótkim przejściem przez drogę do Chrystusa w dwóch rozdziałach. Książka zaczyna się Boża miłość do człowieka. Pierwszy rozdział. Wszystko w Piśmie Świętym zaczyna się od Bożej miłości do człowieka. Od początku do końca. Kiedy weźmiecie pięcioksiąg Ellen White, zbiór, to jest Patriarchowie i Prorocy, Prorocy i Królowie, potem mamy Życie Jezusa i Działalność Apostołów i Wielki Bój. Pierwsze słowo w Patriarchach i Prorokach jest jakie? Bóg jest miłością. Ostatnie słowo w Wielkim Boju jest jakie? Bóg jest miłością. To jest, gdzie Biblia zaczyna i gdzie Biblia kończy, i gdzie Biblia jest cały czas. Bóg jest miłością. Ten rozdział przedstawia właśnie miłość Boga do człowieka. Drugi rozdział jest bardzo ciekawy. W drugim rozdziale znajdujemy, Bóg jest miłością, ale drugi rozdział przedstawia nam straszliwą sytuację człowieka po upadku. I tutaj właśnie znajdujemy, jego nature jest tak osłabiona przez grzech, że było niemożliwe dla niego, aby odrzucić siłę zła. Że Bóg musiał w jakiś sposób działać. I tutaj na stronie 18 jest napisane, to jest niemożliwe dla nas samych siebie, abyśmy się wyrwali z tej dziury grzechu, w którą żeśmy wpadli. Ja tłumaczę, dosłowne tłumaczenie tutaj jest. To widzieliście to wideo, że ktoś wpadł w dziurę, nie mógł się wydostać, w końcu
prawie był wykończony, nic nie mógł zrobić. I co się stało wtedy? Wtedy przyszła lina, ale nie tylko przyszła lina, bo Pan Jezus mógł powiedzieć do niego: słuchaj, masz linę, wspinaj się, dałem ci te 10 przykazań, łaź do góry. Co Pan Jezus zrobił? Macie historię inkarnacji. Bóg przyszedł na tą ziemię, aby wypełnić prawo, abyśmy my mogli żyć. Więc to jest niemożliwe, abyśmy my z własnej siły uciekli z tej dziury grzechu, w którą wpadliśmy. Nasze serca są złe i my nie możemy ich zmienić. I ona dalej pisze: edukacja, kultura, nasza wola, nasza siła, wysiłek nasz, wszystko są okej, to nie ma problemu. Ale tutaj one nic nie osiągną. One mogą wyprodukować zewnętrzne posłuszeństwo, ale nie zmienią serca. One nie mogą oczyścić w środku to, co mamy. To musi być jakaś praca, jakaś siła z zewnątrz, prawda? Nie siła nasza wewnątrz, jakaś siła z zewnątrz, która jest z góry, która może nas zmienić z grzechu w świętość. Tą siłą jest Jezus Chrystus. Jego łaska, jedynie Jego łaska. His grace alone. Ona to mówi, ja tego nie muszę mówić. His grace alone can quicken the lifeless faculties of the soul. Jedynie Jego łaska może rozbudzić lifeless, umarłe części naszej duszy, dziękuję, i zbliżyć nas do Boga, do Jego miłości. I cały ten rozdział pokazuje nam, jaka upadła jest ta nasza natura. Pamiętacie, co powiedziałem dzisiaj rano, że grecka filozofia przyszła i powiedziała: nic złego w nas, nic, wszyscy jesteśmy okej. Ellen White idzie za Biblią, mówi: nic nie potrafimy zrobić. Jesteśmy grzesznikami, upadłymi grzesznikami. I potem przechodzimy przez rozdziały repentance, to jest dokładnie. Potem idziemy dalej, mamy słowo pokuta, repentance, confession, spowiedź? Nie, spowiedź to jest złe słowo. Jak jest confession? Wyznanie, consecration, poświęcenie, wiara i akceptacja zbawienia i dochodzimy do niesamowitego rozdziału. Jest to tak niesamowity rozdział, który bardzo trudno przetłumaczyć na polski. Bo gdy ja pojechałem do Polski na camp w 2017 roku i miałem tam wykłady, używałem drogę do Chrystusa i myślałem sobie, użyję to już tłumaczenie, które jest. Ale jak sobie popatrzyłem, porównałem angielskie do polskiego, mówię, i musiałem zrobić swoje. W tym rozdziale, to jest rozdział 7, nazywa się test discipleship. To jest test uczniostwa. Teologia jest tak głęboka i pokazuje tak dokładnie, jak uczynki działają w chrześcijaństwie, że to może tylko popatrzeć na to i powiedzieć, skąd ona to wiedziała. On mówi bardzo ciekawe rzeczy tutaj. Teraz wam przedstawię troszeczkę punktów. Charakter jest objawiony nie tylko przez okazyjny dobry uczynek, czy jakiś tam zły uczynek, ale przez generalną tendencję. Jaka jest tendencja waszych słów i waszych czynów? Jaka tendencja jest? Jak upadniecie raz, nie. Albo jak powiecie coś dobrego, też nie. Tendencja. Piękne słowa zachęcenia tutaj są, że jak ja coś złego zrobię, jak ja się wkurzę tak porządnie, jak się wkurzyłem wczoraj na tego człowieka, który mi wysłał tą e-mail, no to nie było dobre, że się tak wkurzyłem, ale powiedziałem Panu Bogu: Panie Boże, wybacz mi to. Pozwól mi mówić o Twojej łasce dzisiaj, tak Ty byś chciał, żebym ja mówił. I każdemu się to zdarza przecież, że my powiemy złe słowa. To nie o to chodzi, żebyśmy się martwili, jak coś złego zrobimy. To chodzi o to, gdzie nasze życie idzie, w jakim kierunku nasze życie idzie, z kim są nasze myśli. Okay? Z kim są nasze myśli? W sercu, które jest odnowione przez Bożą łaskę, pełno łaski Bożej tutaj w tej książce, przez Bożą łaskę miłość jest główną częścią działania, która powoduje wszystkie działanie. I teraz on napisze coś ciekawego. Ja spróbuję to jak najlepiej przetłumaczyć. Są dwie pomyłki, w których dzieci Boże, zwłaszcza ci, którzy dopiero co przyszli do Boga, muszą uważać. Dwie pomyłki. Pierwsza to jest taka, że my musimy bardzo uważać, żeby nie patrzeć do siebie, do naszych własnych dobrych uczynków, ufać cokolwiek dobrego my robimy,
abyśmy znaleźli się w harmonii z Bogiem. Ten, który próbuje stać się świętszym, przyjść do harmonii z Bogiem przez swoją własną pracę, własne uczynki, własne posłuszeństwo, próbuje niemożliwą rzecz. It's attempting an impossibility. Jest to niemożliwe. Wszystko, co człowiek może zrobić bez Chrystusa, jest polluted, zanieczyszczone egoizmem i grzechem. Słyszycie? Wszystko, co człowiek robi without Christ, is polluted przez selfishness and sin. It is the grace of Christ alone. Jest to łaska Boża tylko i wyłącznie przez wiarę, która może nas uczynić świętymi. Okay? Bardzo czysto, jasno. Łaska Boża w nas zmienia nas. Okay? Druga pomyłka, która tak samo jest niebezpieczna, że wiara w Jezusa i w Jego sprawiedliwość mówi, żebyśmy przestali zachowywać prawo Boże. Że odkąd wiara tylko i tylko przez wiarę jesteśmy zbawieni przez łaskę, że nasze uczynki, to co robimy, nie ma nic wspólnego z naszym zbawieniem. Ale zauważcie tutaj, mówi Ellen White, but notice here, zauważcie tutaj, posłuszeństwo nie jest tylko zewnętrznym compliance, nie jest tylko zewnętrznym podporządkowaniem, właśnie. Posłuszeństwo nie jest tylko, biblijne posłuszeństwo, nie jest tylko zewnętrznym podporządkowaniem, ale posłuszeństwo jest służbą miłości. Czyli posłuszeństwo nie jest koniecznie o przykazaniach. Jest to służba miłości do ludzi wokół nas. Jeżeli nasze serca są odnowione, jakby Bóg chciał tego, Boża miłość wchodzi w nasze serca. Jeżeli to się stanie, czy prawo Boże nie zostanie wypełnione w tym? Jeżeli Boża miłość w nas wejdzie, czy nie będziemy zachowywać przykazania? Oczywiście, że tak. Jeżeli mamy Bożą miłość w nas, to wtedy my będziemy zachowywać przykazania. Jeżeli prawo jest napisane w naszych sercach, czy on nie zmieni życia, posłuszeństwo, i znowu definicja jest to służba miłości, jest prawdziwym znakiem uczniostwa. Posłuszeństwo, które jest służbą miłości. I teraz ona pisze zdanie, które jest niesamowite. Okej, niesamowite zdanie na stronie 61. We do not earn salvation by our obedience, for salvation is the free gift of God to be received by faith, but obedience is the fruit of faith. Zbawienia nie wypracowujemy własnym posłuszeństwem, bowiem zbawienie jest czym? Darem Bożym. Otrzymywanym jak? Przez wiarę. Jeżeli otrzymamy zbawienie przez wiarę, to co będzie z posłuszeństwem? To będzie owoc naszej wiary. Jeżeli my będziemy połączeni z Chrystusem, pisze Ellen White, jeżeli Boża miłość będzie w naszych sercach, nasze uczucia, nasze myśli, nasze cele, nasze czyny będą w harmonii z wolą Boga, tak jak są przepisane w Jego świętym prawie. Czyli jeżeli ja będę żył z Jezusem Chrystusem, jeżeli ja będę miał Jego, moje oczy będą na Niego wbite, jeżeli On będzie w moim życiu, to posłuszeństwo wyjdzie ze mnie. To będzie posłuszeństwo Jego we mnie, Jego praca we mnie. I potem mówi coś bardzo ciekawego. Okay? Kondycja życia wiecznego jest tak, jak zawsze było. Zawsze doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu, doskonała sprawiedliwość. Jeżeli życie wieczne miało być otrzymane jakąkolwiek inną, pod innym warunkiem, to byłby problem. Grzech by znowu wszedł do wszechświata. I teraz mówi coś ciekawego Ellen White. Było możliwe dla Adama przed grzechem, aby on mógł zachowywać prawo Boże doskonale, ale on tego nie zrobił. I ponieważ on zgrzeszył, ponieważ on, jemu to się przydarzyło, nasza natura jest grzeszna, przez Adama nasza natura jest grzeszna i my nie możemy zrobić się sprawiedliwymi, nie mamy tej sprawiedliwości. Skoro jesteśmy grzeszni, nie możemy doskonale zachowywać
prawa Bożego. Bo my nie mamy wewnętrznej sprawiedliwości, żeby to zrobić. Ale, słuchajcie teraz, ale Jezus otworzył drogę ucieczki dla nas. Drogę ucieczki. On żył na tej ziemi pośród tych samych problemów i trudności i pokus, taki jaki my mamy. Ale On żył bezgrzesznym życiem. Umarł za nas i teraz nam oferuje swoje życie, swoją sprawiedliwość. O, i tutaj mam obietnicę na zielono zamarowaną, bo te obietnice w Biblii mam na zielono. Jeżeli dacie siebie Jezusowi dzisiaj, jeżeli dacie siebie Jezusowi i zaakceptujecie Go jako swojego Zbawiciela, wtedy jakkolwiek grzeszne wasze życie mogło być, dla Jego imienia jesteście oznajmieni jako sprawiedliwi. Ona to wiedziała. Jeżeli dacie sobie Jemu, tak choćby nie wiem, jacy grzeszni bylibyście, dla Jego imienia jesteście uznani jako sprawiedliwi. Charakter Chrystusa stoi na miejscu waszego charakteru. To mi dało tą myśl, właśnie to, żeby zmienić to zdjęcie, że Jezus stoi przed tym aniołem. Charakter Jezusa stoi na miejscu waszego charakteru i wy jesteście zaakceptowani przed Bogiem tak, jakbyście nigdy nie zgrzeszyli. Amen? Amen. Ale więcej, ona mówi, ale więcej. Chrystus zmienia serce. Jeżeli będziecie mieszkali z Nim, jeżeli abide, jeżeli He abides in your heart by faith, okay? On mieszka w waszych sercach przez wiarę. Wy musicie utrzymać connection z Jezusie. To jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo nie jest dla zbawienia. Posłuszeństwo jest, aby utrzymać nasz związek z Chrystusem. To jest cel posłuszeństwa. Utrzymać nasz związek z Chrystusem. Poprzez posłuszeństwo my nie otrzymujemy zbawienia. Poprzez posłuszeństwo my utrzymujemy związek z Chrystusem. Tu jest to napisane, okej? Jeżeli macie tą wiarę, jeżeli oddacie się Jemu codziennie, On to dla was zrobi. On będzie pracował w was dla swojej dobrej, for His good pleasure. To jest ten Philippians 2:13. On będzie was pracował i wykonywał. Ja pamiętam, jak ja kiedyś rozmawiałem z Romanem, kiedy byłem w dźwięku Adwentu. Miałem 18-19 lat, nie pamiętam, ale bardzo mnie to martwiło. Kiedy moja wola, kiedy Boża wola, jak to działa? Kiedy ja mogę wiedzieć, że wykonuję Bożą wolę? I Roman mi prosił, żebym przeczytał książkę Wendena, 5 dni. Bardzo dużo mi pomogło ta książka. Ale wiersz, który w Piśmie Świętym mi pomógł, to właśnie ten, który ona tu cytuje. I może ktoś przeczyta, Philippians 2:13, bo ja nie mam tłumaczenia teraz. Philippians 2:13. On będzie pracował w was i zrobi tak, jak on chce, według jego woli. Coś takiego. Ja to potrafię po angielsku, nie potrafię po polsku. A potem z Chrystusem pracującym w was. Rozumiecie, o co chodzi? Chrystus pracuje w was. Będziecie mieli tego samego ducha i będziecie robili te same dobre uczynki. Uczynki sprawiedliwości, uczynki posłuszeństwa. Filipians 2:13. Bóg sprawia w was i chcenie wykonanie. To jest Boża praca. Nasze posłuszeństwo jest Bożą pracą. Jak ja mogę wziąć za to kredyt? Okay? To jest Boża praca. I ona to mówi. Więc nie mamy nic w sobie, aby się czym chwalić. My nie mamy żadnych powodów, aby myśleć, ale dobrze byłem posłuszny. Nasz jedyna ground, podstawa w naszej nadziei jest sprawiedliwość Chrystusa, która jest dana nam, którą On nas okrywa i przez którą On pracuje w nas. Więc jeżeli ja wbiję swój wzrok w Chrystusa, tak jak Paweł mówi w rozdziale 12 listu do Hebrajczyków, fix your eyes on Jesus, wbij swój wzrok w Jezusa, który jest czym? Początkiem i końcem czego? Naszej wiary. Jest początkiem, to On. Więc moje posłuszeństwo, to jest jeden cel na posłuszeństwo. Moje posłuszeństwo jest tym, co mnie zbliża do Chrystusa. Tym, co mnie trzyma przy Chrystusie. To nie daje mi zbawienia, ale mnie trzyma przy Chrystusie. Jeżeli ja, to się tak mówi, że Biblia nie jest przeciwko wysiłkowi.
Biblia nie jest przeciwko temu, żebyśmy my byli dobrymi ludźmi. Ale bycie dobrymi ludźmi nie zbawia nas. I to jest podstawa chrześcijańskiej wiary. Bo nas tylko zbawia krzyż Chrystusa. To wszystko. To wszystko. Więc na koniec, okej? Na koniec dam przykład i siedzimy. Koniec. Pawełku, troszkę się spóźniłem, ale musisz mi pozwolić. No. Jeżeli dacie sobie siebie Jemu, On, który zaczął dobrą pracę w was, dokończy tej pracy. I teraz pisze coś ciekawego Ellen White. To warto przeczytać ten. I tak proponuję, żebyście to czytali po angielsku, jeżeli potraficie. Każde tłumaczenie jest interpretacją. Ona to pisała po angielsku. To jest naprawdę tak piękne, że aż mnie zatyka. Im bliżej przyjdziemy do Jezusa, tym bardziej będziemy widzieć się grzesznymi w naszych własnych oczach. Bo nasza wizja będzie czyściejsza, nasze okulary będą czyściejsze i nasza grzeszność będzie widziana w świetle Jego doskonałości. Okay? Im bliżej przyjdziemy do Jezusa, tym bardziej będziemy widzieć, jak my Jego potrzebujemy. Okay? Im bliżej przyjdziemy. Żadna, no deep-seated love for Jesus, jak to powiedzieć? Jeżeli tak naprawdę głęboko kochacie Jezusa, to wtedy zawsze rozpoznacie swoją grzeszność. To jest to, co napiszę. Że możecie rozpoznać swoją grzeszność tylko wtedy, kiedy się zakochacie w Jezusie Chrystusie. Tylko wtedy. Wtedy możecie rozpoznać swoją grzeszność. Nasza dusza może być teraz zmieniona przez Jego łaskę, tylko Jego łaskę, gdy będziemy patrzeć, bijemy nasze oczy w Niego. Ale jeżeli my nie widzimy, popatrzcie, jak ona teraz będzie szła przeciwko greckiej filozofii. Jeżeli my nie widzimy naszego moralnego zepsucia, jeżeli my nie widzimy naszego moralnego zepsucia, jest to unmistakable, jest to nieomylny dowód na to, żeśmy nie ujrzeli piękności i doskonałości Chrystusa. No i macie. Mamy początek i koniec. Mamy początek, gdzie Biblia się zaczęła, że my zgrzeszyliśmy, jesteśmy grzesznikami, nie mamy nic do zaoferowania Bogu. Bóg nas pokrywa całkowicie swoją sprawiedliwością i to jest jedyny fundament naszego zbawienia. A uczynki są po to, abyśmy, dwie przyczyny dla uczynków, po to, abyśmy byli blisko Jezusa. Modlitwa, chodzenie do kościoła, nasze ofiary, nasze dary, to, co my robimy, studiowanie Pisma Świętego, uczynki pomocy innym, to wszystko nas zbliża do Chrystusa. To nie zbliża nas do zbawienia, to zbliża nas do Chrystusa. I dlatego Biblia nie jest przeciwko wysiłkowi. Biblia tylko mówi, że wysiłek nas nie zbawia. To jest jedna przyczyna, aby być bliżej Chrystusa. Druga przyczyna. Uczynki są potrzebne dla ludzi wokół nas. Aby ludzie wokół nas, gdy będą nas widzieli, aby robili co? Jest to napisane w Mateuszu. W Mateuszu w rozdziale 5. Posłuchajcie. In the same way, w ten sam czas, niech wasze światło świeci w tym samym, in the same way, no jak to powiedzieć. Niech wasze światło świeci przed innymi ludźmi, aby oni widzieli wasze dobre uczynki i chwalili kogo? Proszę bardzo. Jeżeli chcecie, żeby więcej ludzi przyszło do Boga, to jest cel naszego posłuszeństwa. Posłuszeństwo nie jest tym, co nas zbawia. Posłuszeństwo nie jest tym, co bierze nas do nieba. Posłuszeństwo to nie jest samochód, w który siadamy i robimy wszystko w porządku, to i to i to i tamto, żeby nas zaniosło do Boga. Nasza rola jest wbić nas wzrok Chrystusa, rozmawiać z Nim, studiować o Nim, patrzeć na Jego piękność, zaakceptować Jego do naszego serca jako Zbawiciela.
To wymaga wysiłku. To wymaga wysiłku. Wstać rano albo wieczorem, otworzyć Biblię, poczytać tą Biblię, pomodlić. To jest wszystko wysiłek, to nie przychodzi. O wiele łatwiej kliknąć telewizor albo wiadomości, niż poczytać Biblię. No przecież to wiecie, nie? To jest wysiłek, który musimy robić. Ten wysiłek nas nie zbawia, ale ten wysiłek nas przybliża do Jezusa. Jedna rzecz. Druga rzecz. Nasze dzieci, nasi sąsiedzi, nasi zborownicy widzą nas. I dlatego musimy wszystko robić, że gdy ludzie nas widzą i słyszą, żeby chwalili Boga w niebie. No to ja tego nie uczę. To było prosto z Pisma Świętego. A jak to wszystko działa? Prawie skończyłem 5 minut. I jesteśmy zrobieni. No może 6. Dobra. Okej. Okay. Któregoś razu wpadłem na niesamowity pomysł. W jaki sposób można zorganizować teologię adwentową? Od początku do końca. I zorientowałem się, że w całym Piśmie Świętym mamy mnóstwo metafor Boga. Kim jest Bóg? Bóg jest twierdzą, Bóg jest tarczą, Bóg jest tam czymś jeszcze, skałą i tak dalej. Ale główna, najważniejsza metafora Boga jest to małżeństwo. Bóg jest jak mąż, który kocha nas, swoją żonę. I to jest od początku Pisma Świętego, gdzie małżeństwo zostało stworzone, znajdujemy te elementy do samego końca. Jeruzalem schodzi na ziemię jak kto? Oblubienica jak co? Przygotowana na? Dokładnie, ok? Więc macie, wszędzie Bóg się pokazuje jako mąż swojego ludu. Jestem mężem swojego ludu. Przyjmijcie mnie, ja was kocham. I pełno tego jest. Księga Pieśni Salomona jest cała o tym, jak to jest przedstawienie właśnie miłości Boga do swojego ludu. A Księga Hozeasza jest to jedna wielka tragedia. Bo w Księdze Hozeasza mamy prostytucję, mamy zdradę małżeńską, mamy te wszystkie złe rzeczy, które się często dzieją. Okay? Więc jest to bardzo fajne dla mnie, kiedy mogę pokazać małżeństwo jako przykład teologii adwentowej. Bo widzicie, to tak to jest. Kiedy wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy ja się pobieram ze swoją żoną i powiedzieliśmy sobie tak, że będziemy małżeństwem, podpisaliśmy dokumenty, no ja wyciągam listę z kieszeni. Okej, okay, teraz, że jesteśmy już małżeństwem, idziemy spać o 10:00. Musisz mi gotować jedzenie co wieczora, musisz być dobrą żoną. Ja ci to i to i to zrobię, ale ty musisz to i to i to zrobić. To są nasze, tu masz 10 zasad, według których będziemy żyli. Jakby takie małżeństwo, co by się stało? A jeszcze lepiej, mówię do swojej żony, teraz jak już się pobraliśmy, spodziewam się, że nie będziesz popełniała żadnych pomyłek. Ona mówi, no dobrze, no to słuchaj, no to ty też. Ty też masz nie robić żadnych, no dobra, będziemy prowadzić, żadnych pomyłek nie robimy. Cel naszego małżeństwa jest taki, żeby być jak naj, żeby nie popełnić żadnych pomyłek. Żeby doskonale wypełnić zasady naszego małżeństwa. No i co by się stało, jak myślicie? Klapa. Totalna klapa. Małżeństwo nie opiera się na zasadach. Małżeństwo się opiera na czym? Na miłości. No i popatrzcie, jak to się dzieje. Jestem żonaty przez tydzień i patrzę, moja żona nie lubi, jak ja robię to. Ona nie lubi, okej, ja to będę jeszcze więcej robił. Aż polubi. I co będzie? Klapa. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli naprawdę kogoś kochasz, pomyślcie o tym, jeżeli naprawdę kogoś kochasz, będziecie robili rzeczy, którego wasz współmarzonek nie lubi. No nie. No to już twój problem. Ale rozumiecie, o co chodzi? No to pierogi to błahostka. Ale jeżeli, to po prostu, to jest łatwe do zrozumienia, prawda? Małżeństwo by nie pracowało, jeżeli nie ma, jeżeli podstawą nie jest miłość. Bo wtedy po prostu się wszystko rozpada.
A jak się, no to nie ma sensu. Ale rozumiecie, że to jest tak, kiedy my powiemy tak do siebie, tak, 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 podpiszemy dokumenty, już jesteśmy małżeństwem. Ja nie mogę być więcej małżeństwem, bo jestem lepszym mężem. Już jesteśmy małżeństwem. I żyjemy razem. Uczymy się razem. Jak żyć razem. I to nie jest to, bo ja muszę. Ja chcę. Ja chcę. Inny przykład. Gdy robiłem studia doktoranckie, to musiałem się nauczyć czytania niemieckiego i francuskiego. No i całe lato musiałem poświęcić, żeby zdać egzamin, że rozumiem, bo to dużo teologów pisze po niemiecku. Nigdy tego nie wykorzystałem, bo teraz Google jest taki dobry, że w ogóle nie muszę znać niemieckiego. Ale w tamtych czasach trzeba było to umieć czytać po niemiecku. No więc całe lato, kiedy moi znajomi, przyjaciele jeździli sobie nad jezioro Michigan, a to jest piękne jezioro, jak ocean, i ma fale jak ocean, tylko że słodka woda. To jest niesamowite. To ja musiałem wkuwać niemiecki. 3, 4, 5, czasem 8, 9 godzin na dzień musiałem wkuwać. Piękna pogoda. Słońce świeci, ludzie jadą nad morze, nad ocean, a ja muszę wkuwać niemiecki, bo ja muszę go zdać. Myślicie, że to była przyjemna sprawa? To było najgorsze lato w moim życiu. Jeszcze się francuskiego musiałem uczyć, ale to było na jesień, a to była inna sprawa. A pomyślcie teraz taką rzecz. Jadę do Europy i spotykam dziewczynę mojego życia. Okej? Jedyny problem. Ja mówię tylko po polsku albo angielsku, ona tylko po niemiecku. Co ja będę robił z nauką niemieckiego? Jaka jest różnica? Dlaczego ja będę się uczył tego niemieckiego nie 5, nie 6, nie 7, 12 godzin na dzień będę się uczył, aż mi mózg padnie, dlaczego ja to będę robił? Bo ja kocham. Bo ja kocham. I tu jest różnica. Tu jest to. My jesteśmy posłuszni, ponieważ jesteśmy w związku z kimś niesamowitym. Jesteśmy w związku z kimś, kto był stworzycielem wszechświata, królem wszechświata, który wziął tę linę i spuścił ją do dołu grzechu, spuścił się po linie, chwycił nas i wyciągnął nas na górę. I wtedy mamy wolną wolę. Idziemy za nim czy nie. Jeżeli pokochacie Jezusa Chrystusa, jeżeli On jest w waszym sercu, jeżeli macie tą bliskość z Nim codzienną, to wtedy przykazania same się wypełnią w naszym życiu. To będzie podarunek od Boga dla was. Przykazania nas nie zbawiają. Przykazania nas zbliżają do Boga i pokazują innym ludziom Boga. Nasz cel naszego życia jest patrzeć na Jezusa. Abide in Him. Jezus powiedział w Janie 15 rozdziale. Abide, jak to powiedzieć? No przebywaj, to nie jest lepsze słowo. Trwaj. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Rozkoszuj się, Panem. Mikrofon jeszcze raz, proszę. Rozkoszuj się, Panem, a dać prośby serca Twego. Módlmy się. Kochany Panie Boże, który mieszkasz w niebie, cały dzień żeśmy spędzili studiując łaskę Bożą. Studiując, co Ty dla nas uczyniłeś, kim Ty jesteś dla nas, że jako Król, Stworzyciel tego Wszechświata, przyszedłeś na ten ziemski padł, wszedłeś w tą dziurę grzechu, aby wynieść nas z tej dziury. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Cię, Panie, aby nasz wzrok jako chrześcijan, biblijny chrześcijan, był zawsze wbity w Ciebie,
abyśmy patrzyli w Ciebie, aby nasz wysiłek był ukierunkowany w większym poznaniu Ciebie i aby nasze posłuszeństwo było z miłości, wewnętrzne posłuszeństwo, z miłości do Ciebie i tego, co Ty uczyniłeś dla nas w naszym życiu. Dziękujemy za to, co zrobiłeś dla nas. Dziękujemy, że jesteś wspaniałym Bogiem. Dziękujemy w imieniu Twoim, Jezusa Chrystusa. Amen.